Jego gonitwa się rozpoczęła. Najlepiej start przyjął Etorio i on poprowadził tuż za nim Arash. Trzecie miejsce Salam Al-Khaledi, jak dalej Chilforce, potem spory odstęp i galopuje Veltiers, który prowadzi całą grupę. Za nim jest Monter Al-Khalediach, dalej Sakmagontiersk, Wunderfitz, na ostatnim miejscu Uzbek z Dipanjir, przed nim galopuje Zaab. No ta czwórka daleko uciekła. Pierwsze Etorio, Arash, Salam Al-Khalediach, Chilforce, potem odstęp pięciu długości. Grupę holują Monter Al-Khalediach i koło niego Veltiersk. Ostatnie miejsce cały czas zajmuje Uzbek z Dipanjir, który prowadzony jest dosyć szeroko. Teraz troszkę się to wyrównało, ale wciąż Etorio i Arash na czele, na trzecim miejscu między grupami Salam Al-Khalediach do Chilforce'a. Za chwilę podejdzie bliżej Monter Al-Khalediach. 600 metrów do celownika i wyjście na prostą. Etorio wciąż na prowadzeniu. Etorio atakuje Arash skutecznie, a środkiem toru Salam Al-Khalediach i on jest pierwszy. Mocno poprawił. Za nim Chilforce, tutaj polem Zaab i Uzbek z Dipanjir. 250 metrów do celownika. Salam Al-Khalediach z niewielką przewagą nad rywalami. To teraz poprawił, ta przewaga jest nieco większa. Idzie za nim Uzbek z Dipanjir. Idzie kapitalnie, ale już za chwilę celownik. I w celowniku Salam Al-Khalediach, Uzbek z Dipanjir. Dalej Zaab, czwarty Arash i pozostałe konie.